Hej, cześć, witaj was na kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie unboxing mojej nowej myszki z UTech Smart Venus 16400 DPI. Jest to myszka bardziej do gier MMO, która wygląda właśnie tak. Tak wygląda przód pudełka. Czekajcie. Tak wygląda przód pudełka. Tu jest napisane, co ma na sobie. Co ma w sobie? Tu taki kolejny bok. Tył. Kolejny bok. Góra. I dół. Jeszcze tu można otworzyć sobie. Zobaczcie, jak ta myszka wygląda. Bardzo fajnie, ale zabierzmy się do otwierania. Okej. Już wyjmuję. Czekajcie. Przyszła wreszcie do mnie, ja ostatnio zamówiłem w piątek chyba, nie w piątek, w niedzielę ja ją zamówiłem. Ja strasznie późno zamówiłem. No i tak o, to wygląda, patrzcie. To wygląda tak o. Czekajcie, tak o wygląda, jak się wyjmie. Czekajcie, wyjmę teraz myszkę. Takie coś wypadło, które jak się otworzy mamy takie coś. No nie wiem, czy to jest. No ale nie obchodzi mi to teraz. Czekajcie. Okej. I myszka bez tego wygląda o tak o. Bardzo fajnie. Dobrze leży w dłoni. Jest duża. Przyciski boczne są ciche, w ogóle ich nie słychać. Aż nie wiem, czy się wciskają. Są tak ciche. Jeszcze ona ma kolor w sobie, wszystko. Setting switch. Tu mamy takie back, kurde, itd. Tu światełka świecą. Tu mamy jeden przycisk. Kołowrotek, jak ja to na to mówię. Te przyciski, których jest 12. Przód kosztowała ona 90 euro, czyli prawie 400 zł, czyli powinna być dobra. Na pewno jest dobra, ale nie wiem, co to jest. What the hell is this? Czekajcie, sprawdź, co to jest. Tuning Wakes. Dobra, mniejsza z tym. Więc myszka jest bardzo fajna. Tu jest jeszcze błyszczące takie logo tej firmy. No i co? I to było na tyle. Pewnie to się wszystko świeci tu. Więc co na tyle w tym unboxingu. Myślę, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zostawcie po tym unboxingiem 15 łapek w górę. Mówi Las Max, zaraz bardzo serdecznie i na razie. Ej, wyłącz się.